Gdzie idziesz? Elo, elo! Witam w kolejnym odcinku Paczek od Widzów! Które to piąte? Któraś tam edycja z kolei! Ze mną jest oczywiście pan Flarek! I dzisiaj też gościnnie pan Mati. Siema. Ogólnie Mati dzisiaj pojawił się wyjątkowo gościnnie. Prawdopodobnie w następnych odcinkach go już nie będzie. A dzisiaj mamy kolejne paczki do rozpakowania! Jest ich raptem kilka! Nie, no dobra. Dobra, prawdopodobnie w jednym odcinku tego nie zrobimy, więc możecie się spodziewać dwóch odcinków co najmniej. Dobra. Dobra. Przechodzimy do rzeczy. Zaczniemy standardowo od kopert. Tak, standardowo zaczynamy od kopert. Pierwsza koperta. Zobacz, od kogo na początku. Od Amelii z Bielawy. Nie Amelia... czytamy nazwisk, nie będziemy czytać nazwisk. Będziemy czytać. Czytamy? Nie czytamy nazwisk. Bulanda. Z Bielawy. Otworzę, żebyś nic nie zniszczył tak jak ostatnio. Dobra. Co może nie, to być jak on ci przyniesie nóż, to będzie tak jak wtedy, jak kroiliśmy cytryny. Nie chcę twojego noża. Nożu może nie mam, ale mam spluwę. O, widzimy już pierwszą rzecz i dzisiaj tą pierwszą rzeczą jest taki oto fanart! On się przykleiło do tego, do chyba listu. Fanarcik! To jest jakiś chyba taki piesel specjalistyczny. To co tu mamy? Aha, no masz przeczytać. Lady. A, to jest piesel. Czy będzie kolejny odcinek z piątku 13? No jak wyjdzie gra, to będzie! Masz pieseła. Dlaczego? No to nie wiem. A to jest jakiś dowcip. Aha, no. To jest żart? No tak. Dlaczego blondynka skoczyła z samolotu bez spadochronu? Bo się bała, że spadochron się nie otworzy. Jest joke. Poczekaj, przybliżę to może, tak sobie teraz pomyślałem jednak. Aha. Troszeczkę to przybliżę. O. Aha. To znasz jakąś blondynkę? Dobry joke, co nie? To takie, wiesz, taki admiros teraz mi się załącza. Aha. Joke był. Dobra. No, mamy pieseł, to. I mamy piesełka. Dobra, lecimy dalej. Nie traćmy czasu. Co za... Co, daj mi nóż. Co, jednak chcesz nóż? Ale kurczę, nie wziął... A nie, mam ten tutaj taki prowizoryczny. Zobaczymy, co tym razem będzie w paczce. Mogę wziąć kosę. No. Ona jak naostrzona, to wiesz. Ale nie, nawet nie naostrzona dałaby radę. Kurczę, dwa ćmaczne. Teraz jeszcze list podsuję cały. Dlatego biorę palcem to robię. Nie pe... Jak ja mam już czyń poważny? Wow! Oczywiście to się... Daj już wszystko, trzymaj. No to są koperty. A! Martynna Starżycka. Wrocław. Wrocław. No, adresu nie powiadam. O! Jest fanart! Fanart! On proszę dzisiaj zobaczyć! Elo, elo! Mamy takiego eleganckiego fanarcika, tu widzicie, fanarcik elegancki. I to co tu mamy? Fasolki wszystkich smaków challenge. Nie. O, to proszę, paczki od widzów. Mam tu jeszcze, przepraszam, ale niezbyt potrafię rysować konie. Mam nadzieję, że nie jest najbrzydszy. Tu mamy konia. A, Ultimate Chicken Horse. Z Ultimate Chicken Horse'a, zobaczcie sobie jak wygląda ten koń. Mamy tutaj też pana z gangbistów, pana Menelsa. Pana dupę z Move or Die. A tu mamy cytryna dla Frarka. Okej. A tu mamy, zaraz zobaczcie co tu mamy. A tu mamy twój autoportret. Taki chyba zżółknięty trochę. Trochę tak, trochę tak. Jest jeszcze Golf with your friends chyba tutaj, taka piłeczka. Tak, jest cytryna. I to jeszcze jest z psem tak samo jak z koniem. Pies wygląda jak kot. No. Nie szkodzi, że tak. Piękny fanarcik, dużo nie szkodzi, jest. Bardzo ładny, mi się podoba. Do fanarcików to leci. Coś jeszcze było w tej paczce? No to jest... Tajna wiadomość. A to tajna wiadomość, a nie. Mam nadzieję, że fanart się podobał. Mam do ciebie kilka pytań. To nie jest question and answer. Question and answer to jest u Flarka. No ale zobaczmy, co to są za pytania. Kot czy pies? Kot. Zima czy lato? No nie wiem, zima. Albo lato. Zależy na całą ochotę. Sok czy herbata? Sok. Książki czy filmy? Filmy. Serial czy film? Film. Pozdrowisz? Pozdrawiam! Elo, elo! Jeszcze mam ją. Chciałem ci powiedzieć, że bardzo cię lubię. Jesteś moim ulubionym youtuberem. Bardzo się cieszę. Gorące to takie serduszko, na jak jest, no nie, z Bladeuszem. Miło mi. Dobra. Co się bawicie? Łobuzki? Nie możemy? Możecie.
Trzymaj następne. Dobra, lecimy dalej. Co tu tym razem? Od kogo? No nie wiadomo od kogo. Tak, nie wiadomo od kogo. To jest anonim. Paczka anonimowa od anonima. To jest chyba list. I list. To jest, dobra, to jest. To nie, to, no nie, listy to nie. Daj Matiemu, Matiem będzie odkładał listy na bok. Dobra, odkładaj listy na bok, ale może jeszcze jest fanarcik. Jezu, jak mnie kot przestraszył. Tak, jest fanarcik! To jest Paladins! Kasie! Co? Paladins? Kasie! Co? Kasie? No, kto się? Kasie! To jest taka postać z Paladins! I mamy jeszcze Ewi! Paladins! Co nie? Czyli mamy... Co żeś zrobił? Nie zrzucaj, Mati. No, Mati, podnoś! Nie zrzucamy nic, Mati, bo ci się popsuć może. To są cenne rzeczy. No, daj to, bo to spadnie zaraz. Nie spadnie. Postaw ją tu. O, tu. Dobra. Co mamy dalej następny? Odbiorca Blady jest od kogo? Nadała Zuzia Ciechanowa. Z Ciechanowa, dobra. Co to może być tym razem za paczka? Osób to ja nie chcę. Mruczku, co się stało? Chodź tu do nas. Tam nie można wchodzić, balon. To jest zakazany pokój. Dmuchaj balon, Blady huch, hał. Blady hał. Masz balonę, odmuchaj. Blady hał. Hał, no niewiarygodny. Ej, a mam pomysł, ty nadmuchaj. Ja nie dmucham, Mati proszę, nadmuchaj. To co? Musisz balonem nadmuchać. Ja! Lubi dmuchać. Dobra, masz bransoletkę z gumek. Ja mam bransoletkę z gumek, taką elegancką. To sobie na razie założymy. Elegancka bransoletka. O, Mruczek się jak zainteresował. Znaczy, Filka się zainteresowała balonem. Dobra, no sprawdzaj, co tu jest. Dobra, pokaż mi, co tu jest. Mamy tu jeszcze takie rzeczy jak Ultimate Chicken Horse, fanart mi się wygrywa. I to jest coś takiego, pamiętasz? Piękne czasy. Wygrana... O, nie... Tak, to jest taki króciutki fanarcik z Ultimate Chicken Horse'a. Lecimy dalej. Co otwórz tu jeszcze na jest? Odcinku. Otwórz na odcinku. No dobra. Chyba to było w tym środku. A, to było w środku, dobra. Co tu mamy? Pozdrów ode mnie Admirosa. Pozdrawiam Admirosa! Matiego, pozdrawiam Matiego! Mandzia, pozdrawiam Mandzia! Aliena, pozdrawiam Aliena! Diabła, pozdrawiam Diabła! I całą paczkę też pozdrawiam! Ale którą? Dobra. Mamy ich parę. Ktoś mi do mnie dzwonić w tej chwili! Jestem zajęty, kamerę, proszę do mnie nie dzwonić podczas nagrywania paczek od widzów! I co tu mamy? Mamy jeszcze taki ładny elo, czy pozdrowisz, byś mnie... To tak, elo, Brady, czy pozdrowisz, byś mnie jako Zuzannę Timińską, całą szkołę podstawową numer 5 w Ciechanowie, klasy 4B, a szczególnie Marcina Początka, twojego najfana, a mój kanał na YouTube to tu, a i powiedz, czy moja paczka ci się spodobała, papa, uwielbiam cię, a to mam taki fanarcik. Dobra, masz chyba zadanie, podpisz się pod tym, że wykonasz każde zadanie, challenge i zadania. Poczekaj, za chwilę, jeszcze tu gotuję. Tak, pozdrawiam tą szkołę i pozdrawiam ciebie i pozdrawiam Marcina. Elo. Dobra, teraz masz jakieś, podpisz się pod tym, że wykonasz każde zadanie, challenge i zadania do wykonania. Nie będziemy się nigdzie podpisywać, otwieraj to. Zobaczmy co za zadanie. Kurde, o, chyba będzie hardcore, oho, coś wyczuwam. Zobaczymy co to będzie. To są chyba zadania. Dobra, po kolei. Pierwsze zdanie. Napisz do na przykład Hadesa i powiedz, że go. To takie zadania. Że go kochasz. O kurczę, to chyba będzie zadanie dla Matiego, coś czuję. A co, nie kochasz Hadesa? Oczywiście, znaczy. Oczywiście, że nie do końca tak to działa, panie Flaszu. O, się próbuję wymigać. To napuchał sobie balon. Dmuchamy? Nie, no co ty? Na wizji! Dmuchamy balony! Do gry? Chcesz to dograć? Otwórz okno i wydrzyj się. Elo, elo! No nie musi okna otwierać, żeby się wydrzeć. To mogę zrobić. Wystarczy drzwi. Dobra, nagrywam. Elo, elo! Kogo najbardziej z paczki lubisz? No oczywiście, że Flarka! Czemu to miało taki sarkastyczny wygląd? Flarka najbardziej lubię! On jest najlepszym otwieraczem paczek od widzów, zresztą bez niego nie nagrałbym tylu wspaniałych challenge'y! No, Flarek najbardziej! No, a potem oczywiście Matiego, żeby nie było. Tak! Dobra, no to jest zadanie zrobiliśmy, lecimy na następne zadanie. Mruczku, co się stało? Nie smutaj tak bardzo! Może też ty zrobisz jakieś zadanie? No dobrze, chodź.
Zrób maraton Infinite Mini Golf z Admirosem i Hadesem. No to mogę zrobić. Znaczy maraton? Maraton to ciężko by było. Bym musiał dużo odcinków na to. Ale tego dużo. Poczytaj sobie, nie. To mruczek Czekaj, wyjdź na dwór i zapytaj kogoś, czy wypił twojego. Chcesz sobie tam chodzić? Po tej strefie. Lub czy zjadł twój proszek do prania. Dobra, pochodź sobie tam. Słyszałeś? Jeszcze raz, dawaj. Wyjdź na dwór i zapytaj kogoś, czy wypił twojego pura lub czy zjadł twój proszek do prania. Poczekaj, wypił twojego pióra? Kto to pur. Jest pur? Pur to ten środek do prania. Nie. Tak? Do puchania. Nie do puchania, nie? To jest dobra. Do zmywania. Aha. Dobra, jasne, że to zrobimy. Wypiłeś może mojego pióra albo jadłeś mój proszek do prania? Nie, nic z tych rzeczy. No dobrze, to już wszystko wiemy. Rozbij jajko na głowie. Na mnie się nie patrz, ja się w to nie Mati, Mati chyba nie mamy wyboru, musimy. Co? Dobra, Gary Smod. No. jakbym widział pana Pawła. No właśnie to jest pan Paweł. Z Gary Smoda. Są zadania, odkładasz na bok. Tak, odkładam na bok. Masz z Gary Smoda. O, mamy tutaj ten pana Pawła, zobaczcie co znaleźliśmy, pan Paweł. Ale miło, ja cię kręcę. Gary Smod, faktycznie Gary nie Smod. Wiem co, a tu masz Smurfa. A tu mam pana Papa Smurfa, czyli w sumie nie jest związany z niczym w tym przypadku. Dobra, kolejna paczka. Zobaczmy od kogo tym razem. O, Sosnowca, czyli krótko mówiąc aż z zagranicy. Bednarek Oskar, tak mi się wydaje. W Sosnowcu mieliśmy kiedyś farmę w Farming Simulator. Tak było. Ja cię kręcę, co mogło przyjść nam ze Sosnowca? O, robiło się zgroźnie. Od Oskara dla Bladiego. Zobaczcie jak to wygląda. Jakaś legendarna prawie że paczka. Co to może być? Nie wiadomo. Teraz, no, to było. Zaraz zobaczymy. Co to może być? Ale to jest poklejone. Bladeusz. Ja wiem, że to jest torebka, ale... Nie nisz tego. No ale to ja to taśmą... i tak z tej torebki raczej nie skorzystasz więcej. No dobra, to nisz to dalej. No ten nożyczek to... Ach, ostry niczym brzytwa ten nożyk. To jest najostrzejszy nożyk w galaktyce. Kurwa, żeś mi dał nóż. No innego nie było. Jako nie znisz mi tego noża, bo on jest bardzo potrzebny mi. Prawie mnie przyciąłeś, dobra? Jesteśmy już blisko rozwiązania zagadki, co dzieje się w tej paczce. Poczekaj, muszę się do tego dorwać. Że to jest... O, pięści nabierzesz. O, co tu mamy? Czyżby to był jakiś legendarny placek? Dla kota! O, dla kota! Dla kota! O, no od dzisiaj tak chodzisz do końca odcinka tego. Nie zdejmuj to, do końca odcinka masz tu być. Ja wiem. Tak czy siak, to jest dla kota! Dobra, zobaczmy co jest dla kota w takim razie. Weź to. Ja trochę nóż wygiąłem. Tak to te? Może być? No. Nie, załóż. Nie, patrz, tak może byłeś, byłeś czarnoksiężnikiem. O. Tu jest co? Skrajny to jest niespodzianka, to jest jakaś płyta w ogóle. Dobra, to ostrożnie z tym. Nie narusz przypadkiem ten. Zostało to wszystko ręcznie zapakowane, tak żeby nie zostało naruszone. Flarek właśnie składa, że jest mistrzem otwierania takich rzeczy. On nawet lubi jak zapakuje. Następnym razem weźmy chyba ten. Następnym razem musicie lepiej to zabezpieczyć, bo widzicie, że się dobrał. Piesełowy fanart. Tu jakaś karta. Karta, w sumie niepotrzebna. Ale co tu? O, jakaś płyta. To jest, ja wam powiem co to jest. Mocno poniszczona i porysowana płyta z Retracer! Unbounded! Czyli wiecie, taka troszkę podobna gra niczym Need for Speed. Underground, ale nie, to jest Ridge Racer Unbounded! Najlepsza gra na świecie! Masz dla kotka. A tutaj mamy, i to jest dla fana, dla Matiego. Mati, możesz zagrać w tą grę i nagrać z niego let's play. Nie działa! A ja zabułam tego! Filkę, chodź na chwilę. Nie działa. A chociaż ten? Data ważności, dobra? No, ważne. No, do 2018. Ale nie działa! Wołowina w sosie i kurczak w sosie. Challenge? Ej, talent? To jeszcze smacznie brzmi. Ale wołowinę tak trochę mniej. A ty jak myślisz? Nie wiem, zastanawiam się... Co ty mi kurwa robisz? Aurora. Wila, zobacz co dla ciebie dostałeś. Pyszne jedzonko, tu, zobacz. Pyszne jedzonko dostałeś. Nie cieszysz się, że znalazłeś jedzonko? Cieszy się.
Tylko nie potrafi okazywać wdzięczności. Aha, dobra. To masz mój skasek. Jedzonie, bardzo dziękuję dla Filki, na pewno się spodoba i zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Ehe, Matej, weź w tym czasie otwórz następną paczkę. Nie świeć mi po oczach, Daunie. To jest... Ale to ta paczka... Aha, no dobra, to nie, to poczekamy, nie, to poczekamy. Jak już to mogę, to nie, dużo. Dobra, nie, to dobra, otworzę to najpierw, on i tak się bawi. Najwyżej zrobi się taktyczne cięcie. To będzie najwyżej taktyczne cięcie. Nie zapomnisz, tutaj jest ile taśmy. Ale chodzi mi o to, że on się bawi kotem. Z kotem się bawi, a nie kotem. Ja tam nie wiem, co ty mówisz. Przestań mi świecić po oczach, Daunie! Dobra, to po czole, chodź. No przecież ja mu zaraz wybiję ten nóż w serce, no. Wybijesz ten nóż w serce. To prawda polszczyzna. Zabawiajcie publiczność po prostu. Nie, zabawiam, otwieram paczkę. To Maciej, to ty zabawiaj publiczność. Nie, bo mi krzywdę robi, jak to próbuję zabawić publiczność. Ale popatrz się, ta płyta nie działa. Ale to ten, to musisz do komputera wsadzić. A, dobra, to nie. On myśli, że komputer w mózgu ma. No, mam nadzieję, że nagrasz tego. Ej, napiszcie wszyscy w komentarzu, czy chcecie, żeby Maciej nagrał let's playa z tej niesamowitej gry. Na pewno chcę nagrać let's playa. Stary, co to... policją? Jest. Serio? Walczyłem z tym tyle czasu. Co tam ciekawego masz? Fanart! Jest! Kolejny fanart! A z miłości lecę już po ciebie! Ale zabezpieczony fanart! No i się mruczek znowu. Teraz bombę otwórz. Dobra, czas na. W ogóle, zobaczcie, to jest w ogóle przeromana sprawa, bo to jest od Alifa Mahometa! Czyli. Mahometa! Mohameda! Czy Mohameda! Czyli krótko mówiąc, prawdopodobnie to jest jakaś bomba. Dobra, rozpakuj to, ale bardzo no, ostrożnie. No, Bogrod Bobrzański. Bardzo ostrożnie to rozpakuj. Prawdopodobnie wybuchniemy. Tak jak myślałem, C4. Zawsze to samo. Ile razy powtarzałem im, żeby nie dostarczali nam C4. No niewiarygodne. C4 to się przyda do jakichś napadów na bank. Co nie? A, co za ludzie? Mówiłem mi. I oprócz C4 mamy jeszcze. Co jeszcze mamy? Z Energy. Weź odróż. Z Energy Landii. Z Energy. Nie, nie, to z Maxem jest. Z Maxem. A. To jest tak zwana Hula Challenge. To kiedyś robiliśmy z Maxem. Tutaj pojawi się link, czy tam coś tam, dotacja, czy gdzieś tu, do Kuli Challenge. I będziecie mogli sobie zobaczyć to zdjęcie. I tutaj jest na z tyłu jeszcze taki napis bladi, ledwo zmieszczony i taki uśmieszek. Autograf i wyślij. Aha. Autograf i wyślij mi. Ogólnie nie wysyłam na paczkach od widzów, nie wysyłam autografów. Jeśli znacie autografy, to musicie mnie spotkać na jakimś evencie. To jest jedyny sposób. Dobra. Lecimy dalej. Od kogo teraz? Od kogo teraz? Mikołaj z Koronowa. Mikołaj z Koronowa. Zobaczmy, co dostarczył nam Mikołaj z Koronowa. Pierwsze, co widzimy, to jest tak. Dwie rzadkie cytryny pasiaste. I dwa grosze. Czyli nie, rzadkie cytryny pasiaste. O, Flarciu, to coś dla ciebie. Aha, pasiaste cytryny. Tak, dwie rzadkie cytryny pasiaste. To jest dla ciebie. Zjedz to, zjedz. Dla Flarka. O, pięknie. Nie, nie będę ja odpowiadał. To mamy to nie jest papier, tylko cytryny pasiaste. No nie, to pozdrawiam, elo elo. Cześć Bladi, tu Mikołaj. W liście są dwa projekty i projekty na koszulkę i mały datek. Mały datek to znaczy 3 grosze! Ale będziemy bogaci. I to jest tak, projekt na koszulkę. I tutaj ten królik zabójca, elo elo. Zamiast królika wystaw zdjęcie królika z paczek na przykład. Jak się zgodzisz na to wtedy... Coś tam. No, tutaj mamy pierwszy projekt na koszulkę. Tak wygląda. Drugi projekt na koszulkę. Czyli mruczek. Nie, nie wiem, co chciałeś zrobić. Mruczek. To jest drugi projekt. Mruczek taki, ale smok. A trzeci to jest fanart. I to jest Bloody Exiles. Mistrzostwo to wygląda. Bloody Exiles. Fajnie to wygląda. Admiros wyszedł przekomicznie. To jest Bloody Exiles. Bardzo fajny fanart. Bardzo ładnie wyszedł tutaj Admirosek. Naprawdę mi się podoba. Fajnie wyszedł. Fajnie wyszedł, co nie? Bloody Exiles. To jest nowa gra. Pozdrawiam.
Ej, ale Miroś jak żywy. No, ładnie wyszedł, co nie? I jeszcze mam, o, jeszcze kolejny fanarcik mamy. Dawaj, następny. Czyli tak, ja na razie, to tak, to nie Traitor powiedział, to mi wystarczy. To jest chyba kolejna, zobaczaj. Boże, nie wiem co, aha, to jest, o jest, dobra. Dobra, to jest tak, to jest fanart i jest tak, ja tam przeczytam to za chwilę. To tak, na początku ja mówię, tak, ja mówię. Czemu go leczysz, diabełu? Diabełu Traitor! A potem, nie jestem Traitorem! A ten potem Paweł mówi, to nie Traitor powiedział, to mu wystarczy. Aha, to nie Traitor powiedział, to mi wystarczy. A potem ja, mówię ci, nie wystarczy. A potem diabeł, to Flotar! No i wszystko się wyjaśniło, to Flotar, co nie? No, a to było przy mikrofalówce, jak się leczył chyba ktoś tam. Diabeł się chyba leczył, albo Paweł. Dobra. No, w każdym razie diabeł się chyba leczył. Taki fanarcik, bardzo fajny. Lecimy następną paczkę. Podoba. Następna paczka, odpakuj ją, a ja idę do Pelka. Następna paczka jest od Mateusza Pika. Z Brus, Prus, nie wiem skąd. O. Z Niemiec. Sam jesteś Prusem, ty. Lech Czech i Rus. Ja mam odpakować. On sobie idzie. Jeszcze druga kopreta w środku. No przecież was chyba. W kopercie? Koperta. Coś jeszcze? Nie. Ale jest folia bombowa. Ale hajs się klei. O Boże. O Boże. Zostaw. Znieś. Czekamy. To idzie tu. No pierdolki, czekamy. Kopercie, koperta w kopercie była. Koperta w kopercie? Masz, Elero. O! To najprawdziwsza, poczekaj po malutku. To najprawdziwsza linijka! Linijka! Chroń nas przed pożarem. Teraz będziemy mogli mierzyć sobie różne rzeczy. Jaką mają długość. Naprawdę. Wyobraziłem. To jest moja różka, oddaj mi ją. Trzymaj. Dobra, potem co mamy? To jest taki elegancki samochodzik. Hodrod. Hodrod. Proszę zobaczyć, elegancki samochodzik. Potem mamy elegancką świnkę z łamanym łóżkiem. No, najlepiej. A potem mamy coś fajnego. W ogóle pierwszy, dopiero teraz patrz, zaczynają się prawdziwe prezenty typu pyszne grześki do jedzenia! Tiktaki też do jedzenia! Czy nawet może miśki również do jedzenia! Oraz ołówek. Do rysowania różnych rzeczy w zeszycie. I mamy też, oprócz tego mamy też takie żabki eleganckie. I co jeszcze tam mamy? Już tam zaczynają się list prywatny. No to list prywatny Matiemu. Trzymaj, Matie, schowaj tam list prywatny. Elo, elo. O Jezu. Dobra, a dalej mamy fanart lub pomysł na koszulkę. Ale mam kryjówkę. Nigdy mnie nie znajdziecie. Prędzej się posracie! Taki fanarcik elegancki, sobie możecie zobaczyć. Tu masz hajs. O, jest jeszcze więcej. Patrz ile hajsu. Wow! Ktoś dał mi aż 5 zł! To był donate chyba już nawet. Co chciałem powiedzieć, donate w kopertach. To był donate w kopercie, donate typu 5 zł. I 20 groszy. I 20 groszy, wow! Po prowizji. Ja cię kręcę, ale ten donate mi ktoś trzasnął. Pomysł będzie na co będzie? Na cytryny dla Frarka będzie. Pomysł na koszulkę. Znowu kolejny pomysł, czyli tak. Detektyw Bladi. Nie bez powodu wołają na mnie Bladeusz. Paweł oskarżony o morderstwo. Diabeł? Oskarżam cię o morderstwo. Plaga, co ty tu robisz? Co ty tu kombinujesz? Stać w imieniu prawa! Czyli krótko mówiąc, jestem detektywem i oskarżam wszystkich po kolei jak leci. Tak mniej więcej to leciało. Dalej mamy znowu fanart, czyli dep z depa. Rozszarpanie nurków. Jestem rekinem. Taki elegancki fanarcik. Będę z nim dalej. Fanart znowu. Admiros Kupson. Tak, to jest Admiros, to jest Kupson, to jest Przebiegły Blati. Aha, to chyba Admiros myśli, że ja jestem przebiegły. A potem, o nie. I, aha, już wiem, zostało wam 45 sekund życia. Teraz załapałem. Tu jestem ja,
Tu jest 45 sekund życia wam zostało, a tu są oni wszyscy zamknięci w pułapkę! Znowu ich zrobiłem. Jak ja wyjdę, to będzie błoga cisza. A tak. Przycisk najlepszego youtubera. Elegancko. Mam ochotę mu wrzucić ten... Elo, elo! Tobie. Mojuszy! No tak. Co się stało? Filka! Co dzisiaj taka jesteś niespokojna? Filka, co się stało? Proszę. Poczekajcie, muszę chyba Filkę odprowadzić, bo jest słupka. Para Rosleybolsa. Filka, co się stało? Para Rosleybolsa. Nie, to ty musiałbyś tak wypowiedzieć. Para Rosleybolsa. Fila. Ty czarodziej od 7 bleści. I tak jest, bols. Admiro, stop. Co się stało? Maki, stop. Admiro, stop it. O, Paweł się bawi. Nie, Paweł się nie podoba. Dobra, trzymaj, następny. Dobra, ja ją tam wypuszczę. Dobra, wypuść. Bo po prostu ja on wariuje. No pochodź sobie tam. Dobra. Fila niestety musi iść. Dzisiaj chyba nie ma nastroju na otwieranie paczek. Ewidentnie jej się to nie podoba. Co tu mamy dalej? Kolejny fale, elo, elo. Mojuszy pękają. Moje uszy pękają. Ciekawe, czy dostanę jakieś cytryny. A to ja jestem. A, to jesteś ty. A to ty, otwieranie paczek. A to jest otwieranie paczek od nic. Tak, moje uszy pękają. To jest jak ja krzyczę, elo, elo. A to on mówi, o nie, moje uszy pękają. Ciekawe, czy jakieś cytryny dostanę. Ale śmieszne. Akurat śmiesznie się złożyło, bo faktycznie mu uszy pękają. Mój ulubie. Niec, mój ulubieniec tu jest. Tu jest chyba Filka, tu jestem ja, a tu jest Filka. No, która sobie poszła, bo dzisiaj chyba nie dawała. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, a to jeszcze. Nie, no najpierw. Aha, nie, dobra, na początku kopert. Najpierw wszystko, co jest w kopertach. Kopertowni. Od Bartosza z. Bożon. Z Bartowa. Robosz? Jak to jest? Rożon? Rożon czy korzon? Ale będzie źle. Będzie źle? Czuję cytrynę. O, chyba troszeczkę ta paczka przeleżała, coś czuję. Ach. O, no, ja już czuję ten zapaszek poleciał, elegancko. Elegancko. Coś czuję, że będzie dzisiaj smakowicie. No dobra, delikatnie to otwórz w takim razie, ściupiderku. I zjedz. Panie Flarciu, czyżby świeżo zrobiona cytryna? Wygląda mi to na świeże rzeczy. Ja wiem, ludzie, że lubicie wysyłać cytryny, ale nie róbcie tego. Dobra, poczekaj, musimy to zrobić jakoś taktycznie. Gdzie są jakieś te? O, tu są. Dobra, trzeba wyciągnąć po prostu cytryny. Delikatnie, panie Flaczu. Zrób to. To tak, ta cytryna wygląda przepysznie. Flarek ją zje później. Coś jeszcze jest do tego? Wyrzucenie? No tak. Wygląda tak apetycznie. Mamy żelki całe w cytrynie. Żelki? Ale to na pewno można zjeść spokojnie. Wszystko jest wilgotne od tego wszystkiego. No. Masz ten, hajs z YouTube'a jeszcze się w miarę do czegoś nadaje. Dobra, to hajs z YouTube'a przynajmniej. Dobra, niestety z cytrynami się troszkę stało tak, że troszeczkę... Nie wiem, co się stało właściwie. Że ten cytryn, tak? Mamy na pewno dużo hajsu z YouTube'a, co nie? Tutaj mamy, co widzimy, mamy... To jest od hajsu z YouTube'a. Hajs z YouTube, co nie? To widzimy. Słodycze jakieś. I słodycze. To chyba są okej słodycze, tak. Nie? Słodycze są okej, mamy takie różne cukiereczki. No i tu już fanerciki. Mały liścik. To prywatnie. Ale daję tą cytryną. Wszyscy zginiecie, aż się głodny, Flarciu, zrobiłeś, co nie? Aż się głodomorek zrobił, Flarciu. Wszyscy zginiecie! Tak by on to krzyknął. Tutaj co siedzą, czy... On to by krzyknął. Znaczy, wszyscy on zginie. No, to dobrze. Wszyscy zginiecie! Jancko. Fanarcik. Co tu mamy? Elo, elo! Dla... Ta nazwa jest, co? Zakazana, a przecież wiecie, kto lubi cytryny. Dla Flarka! Tak jest napisane. Dla Flarka. Mamy jeszcze Dzimoda, takiego elegancko. Mamy jeszcze Kot Bladiego, elegancko, taki fanarcik. No, mamy jeszcze... Nigdy mnie nie znajdziecie! Ha, 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 ha! Hide and Seek!
Takie coś mamy. Mamy też order kapitana! Zobaczcie, to jest order kapitana Bladeusza! Elegancko. No, naprawdę. Piękne fanarciki. Dobra, lecimy dalej. Oddycham. Paczuszki. Dobra, paczuszki. Gal Anonim znowu. Gal Anonim znowu. No, tak, bo po prostu on jak spoczął cytrynę, to od razu chciał ją zjeść! I po prostu teraz nie może wytrzymać. Ej, wbrew pozorom ja też mam jeszcze w miarę ten... Ogólnie ja przed wyjściem, znaczy przed wyjściem do mnie jadł dużo cytryn, więc jest całkiem stabilny. Proszę delikatnie, mówię serio, tam jest fan art. Delikatnie musisz otworzyć. Czyli agresywnie! Podajcie mi siekierę! Jak podasz mi siekierę, to ja to otworzę delikatnie. Dobra, lecimy po kolei. Pierwsze co mamy tutaj, to jest wypłata dla Frarka. Wypłata dla Frarka, to dla ciebie wypłata. Aha, znowu mam co tworzyć. Tak. A drugie co mamy to... uwaga. Tam cytryna. To jest zabawka dla Frarka. Flarek. Flarek. Czy chcesz cytryna? Weź to kotu daj. Flarciu. A daj kotu, zobaczymy czy kot polubi przynajmniej. Filka. To ja zabawka do filki, nie dla mnie. Kota to on zaraz zostanie. Jakby pusta. Tak jak twój mózg. Właśnie o to mi chodziło. Flarek! Flarek! Mogę mu zrobić krzywdę? Flarek! Nic mi nie jest, to tylko powierzchowna rana. Wypłata, dobra. Pseudonim gościa. Pseudonim Miu6567. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Marka Uf, magiczny... Marka Uf, magiczny saliczek na pieseły. Trzeba to otworzyć chyba, no. Nie? Otwórz to. A ty rozkazy dzisiaj mały, mały otwórz to. Mały kto? Saliczek? Mały szaliczek. Magiczny szaliczek. Szaliczek. Magiczny. Popatrzcie, magiczny szaliczek jest taki mikro. Trzymaj go do góry nogami. Tak, szaliczek. Mikro. Nie musiałeś aż tak stękać. No bo jeszcze ma tą ranę sześciennie. Powiedz do osoby obok. Ty głupcze! Jak mogłeś nie dać mi najdroższej karmy dla piesełów? Zadanie 2. Odpowiedź dlaczego plaga jest traitorem. No bo, no dlaczego jest traitorem? No bo zobaczcie, 10 plag egipskich było. Co nie? Było 10 plag egipskich, co nie? Okej. Ale tak naprawdę, a jaka była 11 w takim razie? 11 był właśnie plaga. Dlatego właśnie jest duże prawdopodobieństwo, że jest traitorem. Co tu mam? Kolejny fanarcik. Ha! Plaka jest traitorem. Wuf, wuf! Detektyw pieseł. Taki bardzo fajny fanarcik. I ostatnia z tej paczki. I ostatnia z tej paczki, czyli karteczki piesełowej mocy. Właśnie tak to trzeba. I ogólnie to w tych karteczkach niczego nie ma. Tak, no nie, no ale... masz piesełowe łapki. A, piesełowe łapki po prostu są. Tak jakbyśmy chcieli coś notować, to tu mamy takie fajne. Dobra. Następna paczka. Igor Andrzejczak z Tarnowca. Tarnowiec. To jest bomba. Chodź tu na moment. Co się stało? Siadaj. O nie! Tak się nie będziemy bawić. Ej, tam nic nie ma. To jest śnieg. To jest tak zwana... Paczka zasadzka! Tam nie wiem, że nic nie było. Papierem toaletowym się rzuca! To jest ręcznik papierowy akurat. Nie szkodzi! Papier toaletowy! Szybko bitwę na papier, ręcznik! Uspokój się! A kto, od kogo to było? Od Igora. Od Igora. Igor zrobił sobie śmieszkał. Nie było nic w tej paczce oprócz tego papieru toaletowego. No trudno.